Cześć, ja jestem Wojtek, a to jest moje Volvo S60. Zapraszam bliżej. Jest to Volvo S60. Benzynka 2,4 litra, 140 koni. Napędem oczywiście naprzód. Posiadam felgi 15-calowe. 15 cali. Chcę zmienić, nie wiem czy 17 czy 18. Jeśli macie jakieś fajne felgi, które by do niego pasowały, możecie podsyłać w komentarzach, jak ja sobie ogarnę. Tworzymy maskę. Od razu wnętrze. Tutaj hard edit. Czy dobrze dzisiaj czujesz? Auto ogólnie jest z 2001 roku, jak na ten stan, bardzo ładny. Niemiec płakał jak sprzedawał, to jest kupione od Niemca. Piękny zielony kolor, który się wyróżnia. Auto niestety posiada defekty jak przerysowanie, to już było. Ja niestety zrobiłem to przez przypadek, nie zauważyłem wysokiego krawężnika, ale to będzie naprawione. Wsiadaj. Idziemy do środka. Tutaj fotele, materiał i derma, to nie jest skóra, to jest derma. Moja mama zna się na szyciu, więc powiedziała mi, że to jest derma. Mamy Spaceballa, klasyczne radyjko. Ładne wykończenia, które mi się podobają. Tu niestety mam odprysk. Multikierka. Auto ma przejechane jakieś 200 tysięcy kilometrów. Zaraz zrobimy sobie jazdę próbną. Co tu jeszcze? No, schowek. Nie będę pokazywał. Muszę o tyle coś opowiesz, bagażnik. Nie, bagażnik jest brudny. Tam jest za dużo rzeczy. Oczywiście z tyłu, jak ja sobie siądę przy moim ustawieniu fotela, to jeszcze w miarę można siedzieć. Fotelik w podłokietniku. Oli dla ciebie. Taki fajny bajer. Oczywiście przegroda, żeby dostać się do bagażnika. Niestety ja w takim stanie zostałem. Nie wiem, czy to tak jest normalnie. No i co, chyba zrobimy jazdę próbną. Znaczy jazdę próbną. Przejedziemy się kawałek. Zaczęło wyć. Czekamy. Jedziemy. Szukajmy. W bagażniku to mogliśmy nagrać ujęcie, jakbym... Ile oli się zmieści w bagażniku challenge? Trzech, tak, trzech. Mnie? To jest dobra informacja. Trzech osobników postury Oliego. Zapnij pasy. Pasy oczywiście nagrywamy tutaj bezpieczny content, więc pamiętajcie o zapięciu pasy, dzieci. Zapinajcie pasy, bo ponieważ jest to największa forma bezpieczeństwa podróżując. Tak. Aż się poplułem. Oczywiście będziemy słyszeć, jak nam rzeczy w bagażniku latają. Teraz uwaga. A, piękne, pięknie brzmiące 5 cylindrów. Uwaga, odpalę komputer. Mam spalanie na poziomie 11,3. To będzie mieć ładne słoneczko. No, ładne. Ta droga jest fajna. Wjeżdżą szaleńcy. I ja, oczywiście. Nie wiem, po co kierunkowskaz zdaje, ale da, my sobie tu zostaniemy. Auto na ten moment ma przejechane 205 tysięcy kilometrów. Dokładnie. Oczywiście mam elektryczne lustereczka, co jest dla mnie wygodą idealną, bo jak pewnie wiecie, posiadałem jeszcze mikrę, to ustawianie ręcznie lusterek, zwłaszcza z tamtej strony, to jest katorga. Także ja się z wami żegnam. Widzenia. Masz prowadź. Jedź se.